Hej, witam Was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie, tym odcinkiem zaczynam nową serię, miniserię w sumie, dotyczącą misji indywidualnych, czy też tych kampanii, które dostaliśmy. W nich można zdobyć te oto cztery zacne czołgi. Słuchajcie, <laughs> otóż chodzi o to przede wszystkim, że. To, co wydawało się takie bardzo łatwe na początku, wcale takie łatwe nie jest. Okazuje się, jeżeli chce się tę misję sumiennie wypełnić. Do tego y, seria ta jest skierowana do osób, które są niedoświadczone. Wydaje mi się, że ci gracze, którzy mają duże doświadczenie w World of Tanks, nic tutaj dla siebie nie znajdą. Dlatego możecie już filmik sobie wyłączyć. Y, a dla tych, którzy. Chcieliby posłuchać, mam kilka rewelacji. W sumie chyba rewelacji, ponieważ bardzo mocno zaskoczyły mnie niektóre te misje. Zaczniemy od Baboków. Oczywiście misja na sztuga 4 i Baboki. Dlaczego Baboki? Otóż słuchajcie, te misje nie są aż takie trudne do wykonania, jeżeli mamy park maszyn składający się z iluś tam pojazdów, mamy piątki, szóstki, siódemki, ósemki, dziewiątki, dziesiątki itd. Tak Wtedy jest to prostsze, ale wiele osób, które teraz oglądają ten film, nie ma dziesiątek, nie ma nawet dziewiątek, może nawet ósemek nie macie. Dlatego postanowiłem zacząć od baboków, ponieważ ja też nie mam ani dziesiątek, ani dziewiątek, ani ósemek. Więc tak zrobię sobie tutaj, żebyście zobaczyli, czym ja teraz dysponuję. Oczywiście ja przygotowywałem się już od dwóch tygodni do tej misji i można było mnie w grze zobaczyć na baboku, no nigdy babokami mnie nie widzieliście, ponieważ na tym koncie ja nie grałem babokami, natomiast kiedyś grałem bardzo dużo i bardzo szybko ekspiłem baboczki szło mi całkiem nieźle, jak sądzę, dlatego tutaj od dwóch tygodni ekspię sobie linię brytyjską, miałem do wyboru albo brytyjską, albo francuską, ponieważ i niemiecką, i rosyjską znam bardzo dobrze, i amerykańską też grałem wszystkimi czołgami. Dlatego no, Francuzów nie chciałem, ponieważ tutaj potrzebnym jest raczej z dużym splashem pieprznięcie niż jakieś tam seryjne strzały, i tak dalej. No zobaczycie o co chodzi, więc mamy działo samobieżne. Mój park maszyn wygląda w tej chwili tak. Czyli bardzo ubogo. Jest tutaj GW Pantera, Bishop. FV304 Crusader, Sexton 1 i M7 Priest. O właśnie. I czy tymi artyleriami da się zrealizować któreś misje? Naprawdę, słuchajcie, cieszę się, że mam tak mało artylerii, ponieważ wyniknęły pewne problemy kurcze, z którymi teraz trzeba sobie poradzić. Dobra, zaczynamy o tych misjach. Jedziemy na dół. I powiem Wam tak. Ja wykonałem tutaj cztery misje, jestem teraz w piątej. <laughs> yy, ogólnie jak wygląda moje, nie grałem za dużo. No ja niestety nie gram tyle, co kiedyś już. Zobaczcie, tutaj mam wśród Tedeków wykonanych 5 misji. Tutaj mam dwie misje dla czołgów ciężkich, średniakami, jedna misja i jedna jest wykonana chyba w połowie, tak mi się wydaje. I tutaj w ogóle jeszcze lekkimi nie grałem. Ale dobra, bierzemy baboki na pierwszy ogień. Słuchajcie, jak czyta się wymagania tych misji, czyli tam zdobądź tyle obrażeń i wygraj bitwę, tutaj na przykład zadaj 500 uszkodzeń pojazdom, pozostanie wykrytym przez całą bitwę i tak dalej, i tak dalej, to wydaje się to, że to jest pryszcz, prawda? bo jak na przykład zadacie sobie pytanie, ile razy ja zadałem 500 obrażeń i byłem niewykryty, no mnóstwo. Jak ktoś gra bokami, no to setki razy, tysiące razy, prawda? Natomiast okazuje się, że akurat kurka, jak chce się zrobić tą misję, to jest to na przykład niewykonalne w kilku kolejnych bitwach, nawet i zaraz Wam opowiem całą historię, Kolejna sprawa, którą chciałbym poruszyć, to tylko w tym pierwszym odcinku, bo później to już będą typowe odcinki omawiające tylko misje i omawiające pojazdy, jakimi proponuję je zrobić. Słuchajcie, te misje nie są indywidualne i nie chodzi mi o te tutaj jakieś tam dwie misje w każdym zestawie, które trzeba zrobić w Plutonie. Nie, nie, nie. Jeżeli gracie w Plutonie, to bardzo szybko te misje wam pójdą, po prostu, no. Każde, każda z tych misji. Jeżeli gracie w Plutonie, jest o wiele, wiele łatwiejsza do zrobienia, i prawdopodobnie na te późniejsze czołgi ludzie tylko będą grali w Plutonach. Tylko w Plutonach, słuchajcie. Kolejna rzecz, te misje spowodują, że będzie niesamowite hachmęcenie, ponieważ no, będzie granie na raz, dwa, trzy i tak dalej, i może wyrzucić z naszego klanu przeciwników, którzy się podłożą, i tak dalej, i tak dalej. No niestety. Po zapoznaniu się i po pograniu troszeczkę, zdałem sobie z tego sprawę. Jest to nieuniknione. Będzie takie hachmęcenie, że kurka to hachmęcenie tam na klanówkach to nic. No ale słuchajcie, tak gra jest skonstruowana, takie misje wargaming zrobił, więc moim zdaniem trzeba wykorzystywać wszystkie możliwości, o ile nie będą, no powiedzmy, jakoś ingerowały w grę naszych kolegów z drużyny, to znaczy, no wiadomo, nie możemy zabijać. Z drużyny, kogoś wystawiać, al i tak dalej, i tak dalej, chociaż będą takie przewałki na 100%. Ok, słuchajcie, zaczynamy omawiać misję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Misja pierwsza Uderzenie chałubicy. Zadaj co najmniej 1000 punktów wytrzymałości uszkodzeń pojazdom wroga. Wygraj bitwę. To jest bardzo proste: robimy artylerią to, która zadaje jak największy demycz. Czym lepsza artyleria, oczywiście, tym większa szansa, że te tysiąc obrażeń zrobimy, a są też artylerie, no, które prawie że gwarantują nam, że tysiąc obrażeń zrobimy, i wtedy warunek poboczny jest tylko taki, że nasza drużyna musi wygrać bitwę. Tak więc tutaj możemy to zrobić za pierwszym razem, oczywiście, ale możemy to zrobić za piątym razem, jeżeli cztery bitwy będą przegrane, prawda? Każda artyleria do tego się nadaje. Czym większego kalibru tym lepsza tak naprawdę. Jedziemy dalej, misja druga Ukryty i niebezpieczny. Zadaj co najmniej 500 punktów wytrzymałości uszkodzeń pojazdom wroga, pozostanie wykryty przez całą bitwę. Warunki poboczne: zniszcz wrogi pojazd. Słuchajcie, bardzo proste, prawda? Otóż niekoniecznie. Ja wykonałem tę misję za siódmym podejściem. Słuchajcie, za siódmym podejściem. Po pierwsze, jak widzicie, no nie mam za dużo tutaj tych pojazdów, więc decydowałem się grać G.W. Pantherą, no bo tutaj te pojazdy praktycznie gwarantują, no może oprócz tego Crusadera, gwarantują mi, że muszę być blisko przeciwnika. Wystarczy, że jakiś spoter się wyrwie, już jest po misji. Przypominam wam, najtrudniejsza rzecz pozostań niewykryty przez całą bitwę. Jeżeli macie artylerię taką jak GW Panther, czyli dalekiego zasięgu, możecie to wykonać, ponieważ stoicie gdzieś tam. Aczkolwiek e, przypominam wam, że czołgi lekkie chyba, e, czy też średnie, już nie pamiętam, ale wydaje mi się, że albo lekkie, albo średnie, mają misję, która im nakazuje wykrycie i zniszczenie artylerii. I to powoduje, że są rajdy na nas. Niestety. Muszę Wam powiedzieć, że kilka razy, chyba z trzy pierwsze razy, nie udało mi się przejść tej misji, ponieważ po prostu przeciwnik mnie wykrył. Druga rzecz, nie udało mi się przejść misji, ponieważ nie mogłem zniszczyć wrogiego pojazdu. Czasami jest tak w bitwie, po prostu, że fraga nie zrobicie, prawda? Ja akurat nie zrobiłem. I dopiero właśnie za szóstym czy siódmym razem wykonałem tą drugą misję, która jak ją przeczytałem, przeczytałem te warunki, to wydawało mi się, że jest niezwykle prosta. Wcale taka nie była. Oczywiście nie wątpię, że wielu z Was wykonają za pierwszym razem. Jak najbardziej. Natomiast naprawdę nie zawsze to od nas aż tak bardzo zależy, prawda? Jedziemy, trzecia misja. Strzelec wyborowy. Traw wrogie pojazdy. Trzy razy zadając im uszkodzenia. Warunki poboczne: zadaj przynajmniej tysiąc punktów wytrzymałości. Uszkodzeń. Nie wiem, czy to tak się powinno czytać. PW. Słuchajcie, do tej misji proponuję artylerię jak najcelniejszą, jak najbardziej szybkostrzelną. Co to oznacza? Tutaj nie musicie wygrać bitwy, tutaj nie musicie przeżyć tej bitwy, prawda? Nie musicie też zrobić fraga. Bardzo prosta sprawa. Więc ja oczywiście grałem to kopytkiem. Bishopem chyba nie, kopytkiem grałem I słuchajcie, najłatwiejsza rzecz To jest traf wrogie pojazdy Trzy razy zadając im uszkodzenia To jest bardzo proste Natomiast zadaj przynajmniej Tysiąc uszkodzeń No kopytkiem nie w każdej bitwie się tyle robi Także, ale ta misja Już była o wiele prostsza niż Właśnie ta druga o dziwo Czwarta misja Zniszcz wrogi czołg lekki Wygraj bitwę Słuchajcie, wcale nie takie proste i też nie udało mi się to zrobić od razu. A nawet kurczę się wnerwicie, jak zniszczycie ten czołg lekki, a wasza drużyna bitwę przegra. Także tutaj też nie jest aż tak yy, tak to pewne. Ja zdecydowałem się to robić kopytkiem i wyjątkowo, chyba w tych filmach nie będę wam żadnych bitew prezentował, tylko będę omawiał misję, Natomiast wyjątkowo yy, pokażę Wam, jak trudne było zniszczenie czołgu lekkiego. Ja po prostu w bitwie nastawiłem się tylko na to, że mam zniszczyć czołg lekki. Zaraz to zobaczycie. Yy, także tą bitwę udało mi się wykonać i ją zobaczycie. <ścoughs> tak jak mówię, jeżeli warunków pobocznych się nie wykonuje, tylko główne, bardzo szybko Wam mogą pójść te misje. Ale myślę, że frajda jest większa, jak się wszędzie ma z wyróżnieniem, prawda? Okej, okay, pomoc w zniszczeniu. I tutaj się zatrzymałem, i słuchajcie, jest to bardzo trudna misja, jak się okazuje. Naprawdę jest to trudna misja. Znisz gąsienicę w jego pojazdu. Liczą się cele, które zostały potem zniszczone przez innych graczy, lub uległy samozniszczeniu. Do tego jeszcze jest warunek poboczny: zadaj przynajmniej 1000 punktów wytrzymałości uszkodzeń. Każdy z was sobie pomyśli, kurka wodna, przecież ja co bitwę niszczę gąsienice gościowi, prawda? Otóż słuchajcie, w tej misji chodzi o to, żeby gość był zgąskowany przez was, i w tym momencie musi być rozwalony przez sojuszników. Niestety, kilka razy już mi się udało to, żeby zgąskować, natomiast moi sojusznicy nie rozwalili tego przeciwnika. Naprawdę. Oczywiście, również tutaj można to za pierwszym razem wykonać, natomiast dla mnie, no tutaj jest chybił trafił. Dodatkowo zadaj przynajmniej 1000 punktów wytrzymałości uszkodzeń to jest oczywiście bardzo łatwe. Tutaj artylerię z dużym splashem ogólnie proponowałbym używać używać ich w takich miejscach, w których przeciwnik się kiwa. Na pewno widzicie, są różnego rodzaju przepychacze na mapkach, prawda? Więc niestety musicie zasadzić się na taki przepychacz. I w momencie jak przeciwnik zauważycie, że będzie chciał się wychylić, żeby oddać strzał, wtedy musicie go zdetrakować i liczyć na to, że przeciwnik że sojusznicy go w tym momencie rozwalą. Oczywiście idealnie jest tutaj grać w Plutonie. No ale tak jak mówię, no nie każdy lubi grać w Plutonie. Ja na przykład zamierzam tę misję wykonać bez grania w Plutonach. Zobaczymy na ile wytrwały będę i na ile mi się to uda. Także tutaj, moim zdaniem, artyleria z dużym spleszem. <laughs> Jedziemy dalej, spadający młot. Znieś dwa pojazdy wroga tego samego lub wyższego poziomu, co twój pojazd. Warunki poboczne, wygraj bitwę. Tutaj, o ile słuchajcie, dwa fragi zdobyć w bitwie to nie jest aż tak trudno. Aczkolwiek już chyba zauważyliście, że no najlepiej to będzie wykonać na jakiejś takiej potężniejszej artylerii, prawda. Raczej tutaj kopytkiem bym wolał nie grać, a wolałbym na przykład grać GW Panterą. Niestety kopytko ma słabe działo. Do tego jeszcze jest ten warunek wygraj bitwę. No, tutaj też może się zdarzyć kilka razy, że, że zrobicie dwa fragi i niestety bitwy nie wygracie. Jedziemy dalej, bo film nam się robi, kurczę, nie no, za długo to już, 15 minut trwa prawie. E, dobra, jedziemy dalej. Ogień kontrartyleryjski, no nareszcie, kurczę, nareszcie. Zniszcz wrogie działo samobieżne, zadaj przynajmniej tysiąc punktów wytrzymałości uszkodzeń. Może, wreszcie, ludzie zaczną kontrolować artylerię tak, jak to było kiedyś, dawno temu, bo obecnie nikt w ogóle tego nie robi. Każdy się skupia na robieniu obrażeń. Każdy ma. A, nieważne. Oczywiście tutaj co, artyleria dosyć celna i jak najbardziej szybkostrzelna. Ja myślę, że GW Pantera tutaj będzie odpowiednia. Absolutnie odpadają artylerie typu Bishop, FV. Chyba, że FV-em chcecie pojechać tak jak Lightem po artylerię, no to wtedy jak najbardziej. Natomiast normalnie myślę, że GW Pantera tutaj dla mnie będzie odpowiednia. No i cóż, czym, czym większy splash też lepiej by to było, prawda? Bo jednak artylerie zaczną się ruszać. Jedziemy dalej. Przygotowanie artyleryjskie. Zadaj uszkodzenia wrogiemu pojazdowi, który nie jest wykryty przez Twoją drużynę. To będzie diabelnie trudne do wykonania, muszę Wam powiedzieć. Dlaczego? Musicie, słuchajcie, e, obcykać miejscówki, gdzie najchętniej stoją te deki, na przykład, albo artylerie. E, I. W tym momencie czekać tylko na to, aż pojawią się smugi po pociskach i walić na ślepo po prostu. Także nie jest to, uwierzcie mi, nie jest to prosta misja. Też ją można wykonać za pierwszym razem, ale nie jest to wcale takie pewne. No tutaj też trzeba mieć wysokiego poziomu artylerię, moim zdaniem, bo te krótkiego zasięgu artylerię, no zazwyczaj te pojazdy są wyspotowane, do których strzelamy. No, i zadaj przynajmniej 1000 punktów uszkodzeń, to jest pryszcz. Śledź go, aż trafisz. Uszkodź wrogi pojazd poruszający się z prędkością przynajmniej 10 km na godzinę. Przetrwaj bitwę. No i właśnie, tu to pierwsze jest dosyć łatwe do zrobienia, bo 10 km na godzinę, no to nawet czołgi kiwające się mają taką prędkość. Natomiast warunki poboczne, przetrwaj bitwę. No, tutaj też dosyć proste. W sumie ta misja wydaje się dosyć prosta, aczkolwiek będziemy musieli strzelać tylko i wyłącznie w ruchome cele. O, i od razu Wam powiem, że statystyki, jeżeli ktoś z Was gra na staty, no to statystyki mu polecą, jeżeli będzie chciał wykonać yy, te wszystkie misje. Jedziemy dalej. Zguba artylerii. Zadaj uszkodzenie wrogiemu działu samobieżnemu, które nie zostało jeszcze wykryte. No to tutaj to samo będzie trzeba po tracerach. To nawet nie aż takie trudne, zadaj przynajmniej tysiąc punktów uszkodzeń. Mam nadzieję, że nie chodzi o zadanie tysiąca punktów uszkodzeń artylerii przeciwnika, tylko ogólnie pojazdom, bo jakby było artylerii, to by było dziadosko trudne zadanie. No tutaj też zamierzam Giewu Panterę wykorzystać do tego. Wydaje mi się, że artyleria z dużym spleszem powinna sobie tutaj poradzić, bo jednak ludzie zaczną się ruszać obszar rażenia, zadaj uszkodzenia dwóm wrogim pojazdom jednym strzałem to akurat nie jest takie trudne, aczkolwiek również tutaj gold pestki podejrzewam pójdą w ruch i czym większy splash artylerii, tym lepsza skuteczność wygraj bitwę, no to od nas aż tak bardzo nie będzie zależało spore nagrody tutaj są 75 000 plus 40 słuchajcie, to jest spora nagroda naprawdę no myślę, że to jest oczywiście dosyć łatwe. Czym większą macie, czym lepszą artylerię, tym łatwiej się to wykona. No na przykład zadanie tego takim FV-kiem czy innym może być już bardziej problematyczne. Małe splesze tu ogólnie są, prawda? Chociaż obstawiamy w takim przypadku zawsze wszelkiego rodzaju przepychacze. Pamiętajcie o tym. Jedziemy dalej, uderzenie. Bądź w pierwszej trójce w swojej drużynie pod względem zadanych uszkodzeń, zniszcz wrogi pojazd. No widzicie, kurczę, dwuczłonowe. Gdyby nie było tego zniszcz wrogi pojazd, o wiele szybciej by się to wykonało, bo wcale nie jest pewne, że w takim przypadku, kiedy będziemy w pierwszej trójce, zniszczymy pojazd. Dodatkowo jeszcze jest wygraj bitwę. Także kurczę, nieźle. No tutaj yy, nie ma wyboru artylerii. Słuchajcie, każda artyleria moim zdaniem się nada. Ja chyba zamierzam to wykonać jakimś kopytkiem albo czymś takim. Albo bishopem. Jedziemy dalej. Bateria artylerii. Wejdź do bitwy w Plutonie złożonym z dział samobieżnych. Jako Pluton zadajcie przynajmniej 20% wszystkich uszkodzeń zadanych przez Twoją drużynę. Cały Pluton musi przetrwać bitwę. O ile to pierwsze jest bardzo proste do wykonania. Bo trzy baboki potrafią siać zniszczenie niezłe. O tyle to, że cały Pluton musi przetrwać bitwę, to już zobaczycie, że będzie trudniejsze. Jak się zaczną rajdy, to będzie to trudniejsze. Tutaj wydaje mi się, że dowolnymi, a nie ma żadnego, nie wiem, typu mojego. Dowolne artylerie, którymi wam się dobrze gra, możecie brać w Plutonie i 20% wszystkich uszkodzeń trzy artylerie spokojnie powinny zrobić, moim zdaniem. Jedziemy dalej. Zjednoczona ofensywa. Wejdź do bitwy w Plutonie jeden lub dwa czołgami lekkimi, lub jednym czołgiem lekkim i jednym ciałem samobieżnym. Zadaj przynajmniej 2000 punktów uszkodzeń. Cały Pluton musi przetrwać bitwę. To jest zadanie dosyć trudne. Zobaczycie o co chodzi. O ile zrobić ten Pluton jest łatwo, znajdziecie sobie jakieś tam kumpli. Jeżeli ktoś nie ma kumpli, to do mnie na stream zawsze może przyjść, to tam ludzie będą zapewne, którzy będą chcieli zrobić w Plutonie tę misję. Zadaj przynajmniej 2000 punktów uszkodzeń. No to czym większa artyleria, tym lepiej. To chyba oczywiste. Niestety kłaniają się tutaj artylerie wysokotirowe, jeżeli szybko chcecie to zrobić. I warunek poboczny jest trudny do spełnienia. Pluton cały musi przetrwać bitwę, to oznacza, że ten czołg lekki musi przetrwać bitwę. A słuchajcie, no to oznacza, że ludzie będą lekkimi czołgami po prostu z tyłu gdzieś stać, żeby tylko przeżyć, nie? No, niestety. Bo jak wam zginie, ale Light może zginąć w każdej chwili, bo ma mało życia. Ktoś go może zdetrakować, wroga arta będzie polowała i tak dalej. Także kurczę, jest to trudno. To będzie musiał być wasz kumpel, który po prostu będzie stał gdzieś obok Was i chronił was, jeżeli przyjedzie jakiś light przeciwnika. Myślę, że dosyć ciekawa misja. I ostatnia. Bądź swojej drużynie na pierw, w pierwszej trójce graczy pod względem zdobytego doświadczenia i zadanych uszkodzeń. O ile uszkodzę, z uszkodzeniami jest prosta sprawa, o tyle z doświadczeniem w pierwszej trójce może być, słuchajcie, problem. Bo nie tak często jest się w pierwszej trójce artylerią yy, pod względem doświadczenia. No niestety, pod względem obrażeń okej, okay, ale doświadczenie tutaj może być gorzej. Przetrwaj bitwę, poboczna rzecz. Jaką artylerią to? Słuchajcie, no nie ma reguły chyba, nie ma reguły. Jedyne ograniczenie, 2000 punktów uszkodzeń, czyli te takie malutkie e, odpadają moim zdaniem, co prawda robi się co jakiś czas nimi, ale co jakiś czas 2000 obrażeń, czym większa artyleria też lepsza tutaj. No niestety, widzicie, wszystko tutaj jest ukierunkowane na jakichś może słabszych graczy, natomiast... Tego typu misja 2000 uszkodzeń artylerią. Także ta ostatnia misja nie jest na pewno dla słabego gracza z jakimiś słabymi artyleriami. Niestety, słuchajcie. Żeby zrobić 2000 punktów wytrzymałości trzeba już mieć artylerię no nie wiem, piątego poziomu, gdzieś coś takiego i do tego żeby być w drużynie w pierwszej trójce graczy pod względem zdobytego doświadczenia i zadanych uszkodzeń. No również, również Chociaż pewnie zdarzy się niektórym zrobić ten dobry wynik na przykład na czwórkach. Czy tam, bo tutaj, jakie jest ograniczenie? 4, no właśnie, na czwórkach. Ok, teraz wam zaprezentuję bitwę, która miała być bardzo prosta. Zadanie miało być bardzo proste: mianowicie, to jest chyba to. Ta bitwa miała być super prosta i zadanie super proste: znisz wrogi czołg lekki, wygraj bitwę. Nic prostszego, prawda? Zobaczycie, ile musiałem się namęczyć żeby tą misję wykonać dobra słuchajcie jak widzicie wywaliło mnie na Charkowie e, oczywiście tutaj miałem ogromną nadzieję, że tego fraga czyli czołg lekki, jak widać jest tutaj czołg czafi, jest ELC, niestety dwóch zielonych graczy e, no i postanowiłem upolować któregoś z nich jadę w to miejsce ponieważ zazwyczaj na środek Jedzie tutaj czołg lekki i wydawało mi się, że spokojnie rozwalę go, jeżeli pojedzie właśnie na środek, tam za te przeszkody. Niestety, jak widać, okazało się, że nikt tutaj prawie nie przyjechał, więc zdecydowałem się wycofać. Dodatkowo na mapce widzicie, że LCEK wyświetlił się i Czafi właśnie w tej części mapki. A ponieważ mam tutaj słaby zasięg, więc. Musiałem po prostu jeździć za nimi. I oto jest Elcek. Zadanie wydawałoby się proste. Niestety, jak widzicie, zanim mi się działo skupiło, to już go załatwili. Następny jest czafi. Również tutaj. Chyba mi ucieknie. Tak mi się wydaje, że chyba mi ucieknie. O, tutaj jest już niedobrze za bardzo do strzelania. No właśnie, nawet nie strzelałem, bo nie ma sensu Trzeba po prostu wyczekać moment, aż on się zatrzyma No i dobra, teraz zdecydowałem się Ponieważ on jedzie, widzicie na mapce, gdzie jest Więc ja po prostu za nim Moja drużyna w tym czasie, zobaczcie Dostaje niezłe manto A ja w pogoni za Czafikiem Eee na razie jest niewyświecony, ciągle jest niewyświecony. I tak sobie myślałem, że on gdzieś tutaj jedzie. Może nawet wyjedzie na mnie. To mu przypzdringole. A wyświetliły się baboki. No to tutaj już zrobiłem wyjątek. Nie mogłem się powstrzymać, żeby nie strzelić sobie w jakiegoś baboka. O, tu jest Franca. I w tym momencie strzeliłem. I bach! Dostał gościu, bo się nie ruszył. W tym momencie zobaczcie, gdzie jest czafi. Ja jadę w lewo, czafi jedzie w prawo. Prawda? Więc kurczę, już mi nie pasowało. No to jadę już w kolejną stronę mapki. <ścoughs> Kurde. I to jest właśnie takie, taka gonitwa kurczę. Raz w prawo, raz w lewo. No gdybym nie wiem, może miał artylerię. Z zasięgu na całą mapkę, to mogło, że byłoby mi łatwiej, chociaż wcale nie jest tak prosto w lekkiego trafić po prostu. Okej, okay, więc jadę z tej strony, żeby czafika zatłuc. No niestety nie jest wyświecony. Cromwell już tam dojeżdża i widać, że nie ma go. I jadę więc dalej i jest czafi w tym momencie. Zobaczcie, jest wyświetlony czafi. Prawie, że mam tam zasięg. To jest no po prostu no, istna gonitwa kurka za tym czołgiem, no. Z ile ja kilometrów zrobiłem na tej mapce. No i zobaczcie, jest ten czafi. Chociaż wiem, że ma życia tak dużo, że muszę go trafić za full obrażenia. I zobaczcie, co się dzieje z końcówka bitwy i detrakt w tym momencie ja strzelam bach. <śled> Kurczę, to jest końcówka bitwy i zrobiłem w tej bitwie 132 uszkodzenia, ale właśnie to były te uszkodzenia na czafiku. Wielki fuks, zobaczcie, że na pewno nie udałoby mi się upolować tych któregoś czołgu lekkiego i wielki fuks to był, że po prostu... On sam się zdetrakował zjeżdżając z górki. Inaczej nie udałoby mi się go prawdopodobnie trafić. Oczywiście, jeżeli macie artylerię o dużym spleszu, jeszcze goldem to załadujecie, no to, to wtedy o wiele łatwiej trafić taki cel. Natomiast ja mam GW Panterę, wolałem GW Panterom tego nie robić. Jak się okazało, tutaj akurat było skutecznie. Ok, to by było na tyle. Kończę ten potężnie długi odcinek. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.